Anna Gąsiorowska, Kaduk z Gocławia. Ki diabeł! Mruknął Grzesiek, słysząc ciche, lecz natarczywe pukanie. Wyłączył telewizor, wsunął stopy w wznoszone kapcie i podszedł do drzwi. Jeszcze nie zdążył dobrze otworzyć, a przez szparę wcisnęła się głowa Jareczka, chuderlawego sąsiada z naprzeciwka. – Kaśka w domu? – zapytał, próbując zajrzeć do środka. – Nie, ma drugą zmianę – odparł Grzesiek, otwierając szerzej drzwi. Jareczek nie wszedł. Rozpiął suwak bluzy i zaprezentował schowaną za pazuchą półlitrówkę. Idziesz na jednego? Zapytał. Stawiam. Jak stawiasz, to idę, rzucił Grzesiek. Zauważył, że sąsiad wygląda, jakby coś go gnębiło, ale postanowił nie zadawać żadnych pytań. Wyszli przed stary, szary budynek przy ulicy Lipowej w Szczecinie. Słońce chowało się już za zielonym wzgórzem. Mężczyźni skierowali się w stronę Odry. Pod osłoną gęstych, nadrzecznych zarośli mogli w spokoju zrobić flaszkę. Dwie pierwsze kolejki wypili w milczeniu. Przy trzeciej Jareczek przerwał ciszę. Ulka chce mnie wywalić z domu! Wypalił. Co ty pieprzysz? To przez tę wiedźmę z parteru! Starą wieśkę? No, niech ją diabli! Powiedział Jareczek, nalewając następną kolejkę. Nagadała Ulce, że libację zrobiłem. Wiesz, jak jej nie było w weekend. A Ulka w histerii wpadła. Darła się, że miałem więcej nie pić, że niby jej obiecałem. Spakowała dzieciaki i pojechała do matki. Jarek spuścił głowę. Jak wrócą, ma mnie już nie być. Grzegorz nie wiedział, co powiedzieć. Wyciągnął rękę do sąsiada. Daj, poleję ci. Bąknął. Jareczek uniósł głowę. Jego oczy miały dziwny wyraz. Zabiję tę starą sukę, wycedził. Przestanie wtrącać się w nie swoje sprawy. I dobrze, powiedział Grzesiek, chrząkając i splunął gęstą flegmą. Już dawno powinniśmy zrobić z nią porządek. Nic tylko knuje i mąci. Nagle mężczyźni usłyszeli dziwny dźwięk. Ni to zwierzęce warczenie, ni to ludzki śmiech. Po plecach obydwu przebiegł dreszcz. Odwrócili się w kierunku, z którego dobiegał odgłos. Niczego nie zauważyli. Co to było? Zapytał Jareczek. Pies? Jaki pies? Ty psa kiedyś słyszałeś? Nie wiem, może... Zaczął Jareczek, rozglądając się bacznie i ściszając głos. Może to... Ty mi nie wyskakuj znowu z tym demonem! Przerwał mu Grzesiek. Jak mu tam było... Kaduk? Ciii! Jareczek złapał sąsiada za rękaw i przyciągnął do siebie. Nie mów głośno, bo go przywołasz! Stary jesteś, a dalej wierzysz w bajki dla dzieci? To nie bajki! Babka mi opowiadała, że ten pogański demon przybył wraz z szabrownikami w 45. Robowali i sprzedawali to, co zostało po Niemcach. A demon i jego świta kradli razem z nimi? Podobno zadekował się w pobliżu wieży Bismarka i tam gromadził swoje skarby. Szabrownikom nie podobała się konkurencja. Zaczaili się na demona pewnej nocy. Wypili wszystkich jego popleczników. A jemu samemu udało się uciec. Od tego czasu grasuje po Gocławiu. Głodny zemsty, perorował Jareczek szeptem. I dosłownie pożera ludzi. Większej głupoty nie słyszałem, rzucił Grzesiek. O, idę się odlać. Tylko uważaj, żeby ci coś nie zeżarło, zawołał za nim Jareczek. Złego licho nie bierze.
odparł sąsiad, śmiejąc się głośno. Grzegorz wrócił po kilku minutach, ale Jareczka już nie było. A, to tchórz, pomyślał. Miał wrócić do domu, ale jego wzrok padł na butelkę czystej leżącą w trawie. Zdziwił się, że sąsiad zostawił niedopity trunek. Schylił się, żeby podnieść szkło i wtedy usłyszał dziwny dźwięk. Ni to warczenie, ni to śmiech. Podniósł głowę. Na wysokości jego oczu szerzyła się szeroka gęba pełna wielkich, ostrych zębów. Nie zdążył nawet krzyknąć. Kaduk otworzył paszczę, przegryc Grześka na pół i pożarł. Pani Wiesława z parteru otworzyła szeroko okno. Poprawiła okulary o grubych szkłach. Mruczoś, gdzie jesteś? Mruczoś, zawołała. Do licha, gdzie ten zwierzak? Już miała zamknąć, kiedy na parapet wskoczył czarny, kudłaty stwór. No jesteś, powiedziała, głaszcząc go po łbie. Głodny? Czy znowu jadłeś coś nad rzeką? Czytała Weronika Witkowska. Audiobook zrealizowany w ramach projektu Piąte Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem, współfinansowanego ze środków miasta Szczecin w ramach mikrodotacji 2023 przy współpracy z sektorem trzecim Szczecin.